Witam wszystkich, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z gry Farm Manager 2021. Dzisiaj mam zamiar wybudować dwa kolejne budynki produkcyjne i to takie, których jeszcze nie mam na swoim gospodarstwie, czyli po pierwsze wytwórnia oleju i jak sama nazwa wskazuje, możemy w niej robić olej, a drugi budynek to będzie fabryka gotowych posiłków. Zanim jednak przejdę do budowy, to mam dla Was informację, chyba smutno, że jest to niestety ostatni odcinek z Farm Managera 2021. Cóż, ten moment musiał prędzej czy później nadejść, ale powiem Wam szczerze, że ja początkowo sądziłem, że nagram maksymalnie 8 odcinków z tej gry i już po prostu znudzi mi się, że nic tutaj nie będzie już ciekawego, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Ale okazało się, że im dłużej w tę grę grałem, tym jakoś bardziej zacząłem ją doceniać. Też bardzo fajny był Wasz odbiór, w sensie odcinki się spoko oglądały, były pozytywne komentarze, więc no, miało być 8, wyszło ostatecznie 15 odcinków. Ale wszystko ma swój koniec. Raczej już do tej gry nie wrócę, no chyba, że w przyszłości wyszłoby jakieś bardzo duże DLC, albo jeżeli twórcy by tę grę jeszcze wspierali przez rok, jeżeli chodzi o jakieś aktualizacje i nowości, no to może wtedy, ale patrząc na to, jaka jest na razie polityka, w sensie ostatnio jakieś aktualizacje nie wychodziły, możliwe, że tutaj już za dużo nie będzie się działo, jeżeli chodzi o tę grę ze strony twórców, ale zobaczymy, może się zaskoczę, a jak nie, no to powrócę dopiero jak będzie nowa część, a poprzednia wyszła w 2018 roku, więc mam nadzieję, że twórcy jak coś już może nad nią pracują i że nie będziemy musieli aż tak długo czekać. Dobra. Wstęp był długi, ale chciałem powiedzieć to, co chciałem powiedzieć. Przejdźmy do budowania nowych fabryk. Czyli w tym miejscu poprowadzę sobie drogę. I najpierw być może zacznę od przetwórni, znaczy wytwórni oleju. Kurde, jaki to wielki budynek. Wielki i drogi, 400 tysięcy. Dobra, to od razu zapewne standardzik, czyli będzie problem z pracownikami i trzeba będzie... Ja już od razu sobie postawię tutaj... Ej, bez kitu, bo patrzcie, w jednej fabryce, w tak dużej fabryce, może pracować maksymalnie czterech... Nie, czekajcie, jaki budynek to kupiłem? Dla pracowników stałych. Dobra, czyli git. Bo w jednej takiej fabryce może pracować maksymalnie czterech pracowników, więc jak ja postawię jeden budynek dla pracowników, no to już od razu on posłuży za lokum dla wszystkich pracowników, którzy będą pracować w tych fabrykach. Czyli tak, trzeba poprowadzić tutaj transformator, bo nie będzie prądu, a bez prądu no to nie będzie produkcji. Pod koniec odcinka też może będę chciał tak bardziej ocenić tę grę, bo nigdy nie wydałem takiego werdyktu, jeżeli o nią chodzi. Ale to pod koniec odcinka, teraz skupmy się jeszcze tutaj na pracy. No i standardzik, czyli pracownicy, ale widzę, że jest kilku wolnych. Niestety żaden z nich nie specjalizuje się w przetwórstwie, dlatego trzeba zasięgnąć tutaj do menadżera pracowników. Od razu ich doszkolę, by w miarę szybko był robiony ten olej. I zobaczmy, z czego olej można robić. Można robić olej z tego, co widzę, rzepakowy, lniany, słonecznikowy, sojowy i konopny. O, to się bardzo dobrze składa, bo ja chyba w poprzednim odcinku, gdzie jest magazyn, zero konopi? To ja całą jednak sprzedałem? A dobra, może jednak ją całą sprzedałem. Kurde. Ja byłem pewien, że mam tej konopi trochę, a może ona jest... Dobra, zobaczmy. Ustawię na razie na olej z konopi, bo ja nie pamiętam. Widzicie, nagrywa się tydzień temu, albo nie, może nawet dwa tygodnie temu te konopie kosiłem. Nie pamiętam, no tak czy inaczej. Brak magazynu. Aha, nie posiadasz w najbliższej okolicy odpowiedniego magazynu na zasób konopia. No to fajnie, czyli... Znowu jest problem z zasięgiem budynków. No w sumie mam tylko jeden tego typu magazyn, znaczy stodołę. A dobra, tutaj jest druga. To może gdzieś postawię jeszcze trzecią. Ale chyba ja sprzedałem te konopie, no patrzcie, nie pamiętam.
Nie pamiętam, czy sprzedałem, czy nie sprzedałem. Dobra, to się zaraz okaże. No to jak nie mam tej konopi, to niech będzie może słonecznik? Albo nie. Może soja. Bo w sumie... Tak, brak zasobu, konopia. Ja ją sprzedałem. A tak chyba myślałem wtedy, sprzedawać czy nie sprzedawać? Ale w sumie do czego ja będę potrzebować te konopie? No i jak się okazało, potrzebowałbym jej teraz. Ale chyba mam całkiem sporo soi. No, tak całkiem, więc niech na razie będzie ten olej wytwarzany z soi. Co tutaj jest znowu nie tak? Brak magazynu. Aha, jeszcze magazyn. No cały czas jest problem z tym zasięgiem budynków. Trochę mnie to wkurza. Ale w sumie tu jest magazyn i czemu on tutaj niby nie sięga? A nie, dobra, wiem o co chodzi. Chodzi o duży silos. Nie sięga tutaj, a z tego silosu jest brana soja. Czyli ja cały czas walczę z zasięgiem budynków, im dalej moja gospodarka rozrasta się na boki. Być może to też jest problem, dla którego chcę przestać grać w tę grę, bo po prostu... No już nie chce mi się bardziej rozwijać tej gospodarki tak jak tutaj. Wiadomo, że można się bawić tak, że po prostu można na całym tutaj terenie dostępnym sobie wybudować, ale już później to jest tego tyle, że się nawet nie chce, w sensie aż tak rozbudowywać tej gospodarki, bo byłby problem, najzwyklejszy problem z jej ogarnięciem. Teraz jest git. Teraz chyba jest git. Już ruszyła produkcja oleju. Może zatrudnię jeszcze jednego pracownika, by pod koniec odcinka już móc trochę jednak sprzedać. Czyli to ogarnięte. Przejdźmy do drugiego budynku. I tak jak wytwórnia oleju, mi się wydaje, że to było od razu w tej grze, po premierze, tak fabryka gotowych posiłków... To jest coś, co chyba zostało dodane w aktualizacji. Czekajcie, ile to kosztowało? 304 tysiące, okej. Nie, dobra. 600 tysięcy, ja nie na ten budynek patrzyłem. Wow, 600 tysięcy. Dobra, na szczęście aż tak mojego konta to nie uszczupli. Tutaj na polach widać, że są już ostatnie prace polowe przed zimą prowadzone, czyli jeszcze żyto zostanie zebrane. Tutaj dostaję powiadomienia, że brak magazynu, czyli jest przepełniony, czyli trzeba coś na szybko sprzedać. Suszone śliwki. Patrzcie, kurde. 200 tysięcy za suszone śliwki. One są z przetwórni owoców. Cudowne, po prostu cudowne. Dobra, arbuzy sprzedajemy. Wełna, miód, ciasta, mrożonki, ser, wędzone mięso. Oj, się nazbierało tutaj trochę tych rzeczy. Co tutaj jeszcze mogę sprzedać? Ja strasznie dużo ryb mam. Ta wędzarnia to pracuje na pełnych obrotach? A nie, bo ja przestałem wędzić ryby, tylko zacząłem wędzić wieprzowinę. Tutaj fabryka mrożonek też na pełnych obrotach. Czyli tych ryb tak czy inaczej mam trochę za dużo. To po prostu sprzedam trochę. Cyk. I na razie kryzys w magazynie chyba został zażegnany. Wracajmy do fabryki gotowych posiłków. Zapomniałem, jak się nazywa. I zaraz zobaczymy, co my tam w ogóle będziemy mogli robić. Swoją drogą, w Farmingu 22 będziemy mogli robić olej, ale też jakieś gotowe posiłki, w sensie chleb i ciasto. Więc tutaj to przetwórstwo to jest taki trochę... Wiecie, jak ktoś chce sobie pograć w przetwórstwo przed Farming Simulator 22, no to chociaż w tej grze. Patrzcie, pierogi możemy robić. Z mąki i truskawek. Kurde, ja chyba mam trochę truskawek. To ustawię na razie produkcję pierogów. A, czekajcie, trzeba pracowników. Tylko, że nikt nie jest jedna osoba dobra w przetwórstwie, okej. Okay. To poczekajmy jeszcze jedną dobę. W międzyczasie zobaczmy.
Co my tu jeszcze możemy robić? Oprócz pierogów. Zupę. Zupę z mięsa kurzego, makaronu i marchewki. O, czyli chyba rosół możemy taki zrobić trochę. Makaron to chyba się robi w... Gdzie się robi makaron? W piekarni podejrzewam. Gdzie ta piekarnia jest? Tu. Tak, tutaj robimy makaron. Dobra, to ja teraz będę robić zamiast ciast makaron. Co jeszcze można robić? Zobaczmy. Zestaw obiadowy. I to wymaga mięsa wieprzowego, ziemniaków oraz ogórków konserwowych. Ciekawe. Plus jeszcze sos. Z pomidorów i z papryki. Pomidory mam, papryki niestety nie mam. I czy to wszystko? To wszystko. No ale tak czy inaczej ciekawe to jest. Ciekawe. Ja na razie będę robić pierogi, tylko muszę zatrudnić więcej pracowników. Bo jeden to tak trochę słabo. Kurde, ten gościu, jak tak kątem oka spojrzałem, to wyglądał jak Maciej Musiał. Ale jak przyjrzałem się teraz dokładnie, to jednak nie, to coś mi się przewidziało. Czyli tutaj cyk, robi się olej, tutaj robią się pierogi. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na polach. Tutaj są już ostatnie zbiory przed zimą, do której zostały 23 dni. I tutaj się coś dzieje. Orka... Wszystko zebrane? Nie, tutaj jeszcze na szybko ostatnie żniwa owsa widzę. Już takie ostatnie. Na szybkości. W ogóle ja jestem trochę taki zawiedziony w tej grze kategorią inne. Znaczy nie inne, tylko dekoracje. O, w sensie... No, te dekoracje to są, wiecie, takie trochę ubogie. W sensie możemy sobie gdzieniegdzie postawić jakiś taki... wazon z kwiatami. Albo... płot. No przy czym płot to akurat spoko. Szkoda tylko, że jak budujemy, to możemy budować jeden naraz. Chyba, że jest jakiś skrót klawiszowy od tego, którego to skrótu nie znam. Ale szkoda, że tutaj nie ma czegoś takiego oprócz tych kwiatów, dwóch płotków i drzewa. Szkoda, że tutaj nie ma, wiecie, czegoś w stylu jakiejś altanki. Kurczę, mam teraz przed oczami te... grę City Skylines. Co tam w City Skylines było? Jakieś altanki były chyba? Czy jakieś parki? Coś w tym stylu? Pomniki? Kurde, no można by coś tam nastawiać. Czekajcie, bo znowu są przepełnione magazyny. No i czekajcie, sprzedam trochę pierogów. 720 kg pierogów za 20 tysięcy. Dobry deal. Całkiem dobry deal. Co ja tutaj jeszcze robiłem? To jest dżem agrestowy... O, tu jest olej. Za 22 tysiące. A nie, czekajcie, mam paprykę jednak. I pomidory. To jak będę mieć za mało soi... Nie, wróć, jak będę mieć za mało truskawek, bo to z truskawkami są te pierogi, to wtedy ewentualnie zrobię sos. Bo chyba soi faktycznie aż tak dużo nie mam. A nie, dobra, jednak trochę mam. No to w sumie niech będzie. Słomy mam bardzo dużo, to mogę sprzedać. Również mam dużo ziemniaków. I bardzo dużo owsa. Cyk, sprzedane. W sumie ciekawe, co w nowym roku będzie tutaj. Czego ceny będą rosły, a czego będą spadały. Praca widać wre. Na szczęście nie dostaję obecnie najbardziej wkurzającego mnie powiadomienia w tej grze, czyli że brakuje gdzieś pracownika. No nic mnie tak nie triggeruje. Dawno nie mówiłem tego słowa. Nic mnie tak, wiecie, nie wkurza, jak co chwilę powiadomienia, że gdzieś brakuje pracownika. To, że brakuje magazynu, no to okej. Na szybko sobie wybuduję, ale już ci pracownicy to tak mnie w przeszłości wkurzali. Na szczęście po zakończeniu odpowiedniego szkolenia, w sumie jakieś tutaj trwa, czyli szybkość produkcji, no to już nie ma problemu z tymi pracownikami.
jeżeli zwiększy się ich liczbę, bo raz, pamiętacie, ja się strasznie wkopałem tym, że nie zrobiłem szkolenia zwiększającego liczbę pracowników i przez długi czas był problem, że nie miał mi kto robić na polach, ale jakoś się udało to ogarnąć. Oczywiście ja zawsze grałem w tej grze z włączonym albo najszybszym upływem czasu, albo całkowicie zestopowanym, jak tam wolałem się skupić na budowaniu czy coś. Ale wiadomo, że można tu grać z tego typu, normalnym upływem albo średnim upływem, tylko wiecie. Mi nie chciałoby się w takim tempie grać. Znaczy wiadomo, że wtedy miałbym nie 15 odcinków, a 40, ale w takim tempie to zanudziłby mi siebie i was. Można sobie czasami spowolnić, żeby zobaczyć, jak tu wygląda praca na polach i tak dalej, czy śledzić pracowników, czy faktycznie pracują, ale na dłuższą metę to nie. Czekajcie, bo znowu są magazyny pełne. Co ja mam tutaj sprzedać, jak już wszystko... Albo nie o to chodzi. Nie no, brak magazynu. Czyli są dalej magazyny przepełnione. Serio? Jak ja wszystko sprzedaję prawie że na bieżąco. Cyk, cyk, cyk. Już mi się nie chce po prostu kolejnego magazynu. Tutaj stawiać. Trochę wolę przeoszczędzić. Bo zima długa. Nie no, żartuję. Tyle co ja mam hajsu, to mi starczy na długo. A trawy jest tak dużo. Ja patrzę, coś tu... Niby mam takie małe pole, jeżeli chodzi o trawę. A powiem wam... W sumie pomidorów mogę więcej sprzedać. Aż tyle ich nie zużyję do sosu. Niby tutaj mam takie malusieńkie pole trawy, ale skubane wystarcza mi na całą gospodarkę, w sensie karmić zwierzęta i tak dalej. Więc to jest ciekawe. Dobra, to zmienię może teraz pierogi na sos. Czekajcie, co ja tam wcześniej mówiłem, że zmienię tutaj produkcję na sos, bo mam mało soi? A co te pierogi? A nie, że mam mało truskawek. Dobra, bo myślałem, że się pomyliłem, ale... Tutaj jest dżem z agrestu. Zmienię może sobie na ser kozi, bo jest sporo... Właśnie! Już wiem, co mi tyle zajmuje tego miejsca, a ja tak pomijałem to. Mleko! Ja mam od cholery mleka. Czy to krowiego, czy koziego. To mi zajmuje tak bardzo dużo miejsca. No. I co jeszcze? Dużo soku mam do sprzedania. Już mam tyle tych tutaj towarów, że czasami, wiecie, moje oczy potrafią jakiś nie dostrzec jakiegoś towaru do sprzedania. I takie są potem kwiatki. Kurde, prawie 4 miliony. Ale mi się gospodarka rozrosła. Jak ja sobie przypomnę początki. Pierwsze odcinki, gdzie ja tylko mówiłem sobie tak. Obym ja nie zbankrutował, bo będzie lipa tak zbankrutować na 4. albo 5. odcinku. Naprawdę miałem tego typu obawy, ale jakoś udało mi się tutaj wyjść na prostą. No to skoro teraz tutaj powoli... O, już nadeszła zima, okej. Okay. Skoro mamy tutaj już zimę... Zaraz będą ostatnie maszyny zjeżdżać z pól. To może... Przyszła wreszcie pora taką wystawić recenzję tej grze. Nie wiem, czy chcę się tutaj bawić w ocenę liczbową, bo mi się wydaje, że ta gra to jest takie... Kurczę, ja muszę ją oceniać w tego typu tytułach, bo ja lubię oceniać gry tak bardziej gatunkowo, a nie że dawać taką ogólną ocenę. W gatunku takich gier mi się wydaje, że to jest takie 7. Znaczy tak, tuż po premierze byłoby to 6,5, ale trochę tam poprawili, trochę tam dodali i teraz powiedziałbym, że to jest takie 7 na 10. Czyli według mnie to jest spoko cena, ale wiadomo, że zawartość mogłaby być trochę większa, jeżeli chodzi o maszyny, jeżeli chodzi o jakieś uprawy, to nie. Budynki też nie, ale no zwłaszcza jakoś brakuje mi większej liczby maszyn. Tak po prostu... dla samej różnorodności. I też jednak widać, że ta gra wyszła w tym roku, ale
A dobra, nie mogę przeskoczyć zimy, jak jeszcze trwają prace na polach. Tutaj jeszcze pomidory, o dziwo, będą zbierane. Wracając. Ta gra wyszła w tym roku, ale ja jednak muszę odjąć punkciki za grafikę, no bo to jest gra, która graficznie dosyć szybko się zestarzeje i jeżeli ktoś... Znaczy wiadomo, że grafika to nie wszystko, ale w tej grze trochę się czasami to rzucało wszystko w oczy, więc te 3 punkty, jakie odjąłem w skali ocenowej, to na pewno grafika, liczba maszyn, dopracowanie, błędy i chyba w sumie tyle. Tak poza tym, spoko gierka. Jak wyjdzie kolejna część, na pewno będę chciał zagrać. Do tej raczej nie wrócę, no chyba, że serio twórcy będą ją wspierać przez następny rok. Za rok będzie tutaj sporo nowości, zmian, albo wyjdzie jakiś bardzo duży dodatek, który w sumie nawet nie wiem, co by tam miał zawierać. Ale tak poza tym, to wątpię, żebym wrócił, jeżeli nie wydarzy się to, co powiedziałem. Może twórcy już po prostu zaczną teraz pracować nad kolejną częścią. Należy pamiętać, że jest jednak to bardzo, bardzo mały zespół. Więc jak wyjdzie kolejna część, to na pewno będę chciał zagrać. I tak jak mówiłem wcześniej, obyśmy nie czekali tak długo, bo poprzednia część to wyszła 3 lata temu. Więc nie chciałbym czekać kolejnych 3 lat, żeby sobie zagrać w Farm Managera. Bo jest to spoko gierka, takie trochę inne podejście do tematu rolnictwa. No bo nie samym farmingiem człowiek żyje. Tak więc, jeżeli wam się ten odcinek, jak również cała ta seria podobała, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć.